W tej chwili w Spichlerzu jesteśmy na takim etapie, że prace są bardzo zaawansowane. Za chwilę przychodzą fachowcy od oświetlenia i montują oświetlenie, a także multimedia. Montaż i oświetlenia i multimediów potrwa około 2 tygodni. W ostatnim miesiącu odbędą się prace scenograficzne, ponieważ firma Kłaput Project jest z Warszawy i przyjazd tutaj do Jarocina długi pobyt to są oczywiście też koszty, dlatego te koszty zostały cięte i w związku z tym w ostatnim miesiącu odbędą się prace scenograficzne. Te wszystkie elementy już powstają, są w Warszawie, zmagazynowane. Po prostu Państwo Kłaputowie przyjadą tu ze swoją ekipą i to wszystko zamontują. Także tak naprawdę jest bardzo gorąco, chociaż dzisiaj za dużo może się tutaj nie dzieje, ale jesteśmy już na takim etapie zamykania tak naprawdę tych wszystkich spraw, to są ostatnie zadania. W samym Spichlerzu odbyło się mnóstwo prac, nawet weekend majowy mieliśmy tutaj Zbigniewa Ugielskiego w Jarocinie, Mikrofony Kaniony, laureat Jarocina, który stworzył dla nas mural Usta. Będzie do tego też taka ścieżka, pętla animacji z tych ust i ona będzie zaprezentowana na tej ścianie obok. W ogóle będzie bardzo dużo multimediów, możemy przejść się, mogę oprowadzić i pokazać mniej więcej, jak to będzie wyglądało. Ja to w głowie mam, te wszystkie projekty, chociaż tego tak teraz może do końca nie widać. W każdym bądź razie, jak tutaj będziemy wchodzić po tych schodach, też się cieszymy, że mamy, może podkreślę, windę dla osób niepełnosprawnych, także będzie to nowoczesne muzeum z dostępem praktycznie dla każdego. I zaczynamy ekspozycję właśnie od muralu Zbigniewa Ugielskiego i tutaj zaczynamy ścieżkę zwiedzania. I tak naprawdę mamy 14 stref tematycznych i tymi strefami będziemy się poruszać. Sam Spichlerz jest nie do poznania w tej chwili. Praktycznie budynek został wyremontowany od zewnątrz i wewnątrz, także poszły tu ogromne nakłady finansowe, które myślę, że w tej chwili są dość widoczne. Tutaj widzimy w tej chwili mnóstwo okablowania. To są przygotowane kable na multimedia. Będzie to naprawdę nowoczesne muzeum poświęcone ponad 50-letniej historii muzyki rockowej. Mam nadzieję, że zachwyci i ten efekt końcowy będzie zadowalający. Myślę, że nikt się nie spodziewa tego, co tutaj tak naprawdę będziemy mogli zobaczyć. To już 17 lipca. Zapraszamy, żeby obejrzeć ten efekt końcowy. Więcej może szczegółów opowiedziałoby Towarzystwo Muzyczne, które jest organizatorem tego przedsięwzięcia. Mogę powiedzieć, że to się będzie działo na tyłach Spichlerza. Mamy z tyłu bardzo ładny plac, który bez problemu tutaj prezes GS-ów nam pozwolił wykorzystać na ten cel. Będzie to duża impreza, nie masowa, więc zapraszamy 999 osób maksymalnie. Będzie to impreza także biletowana, ponieważ musi się nam zbilansować tutaj budżet na to wszystko. Aczkolwiek myślę, że warto i to jest symboliczna kwota, 10 zł wstępu to naprawdę nie jest dużo. Nie możemy sobie też pozwolić w trakcie festiwalu, będziemy przygotowani na imprezę niemasową, także to też nas tutaj troszeczkę obliguje do tego, żeby nad tym wszystkim panować, co się będzie tutaj działo. A na scenie pojawią się dzieci Jarocina z różnymi ważnymi osobistami i osobistościami, które mają historię tutaj swoją w Jarocinie, bądź ich rodzice. Mówię to na przykład w przypadku Sebastiana Riedla, który zaśpiewa z dziećmi Jarocina Whisky. Także zgodził się tutaj wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Także bardzo się cieszymy. Będzie to między innymi Piotr Banach, kawałek kolaborantów. Będzie to również Acapulco jarocińskie. Planujemy otwarcie oficjalne dla ważnych osób, instytucji, które nas wspomagały przez te lata, bo przez 4 lata Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspierało nas finansowo. Liczymy na to, że w następnych latach także będziemy mieli tę pomoc. Trzeba przyznać, że muzeum pisze bardzo dobre projekty i naprawdę pozyskuje te środki zewnętrzne. Ponadto Urząd Marszałkowski i mnóstwo innych osób, i tutaj lokalnych, i nielokalnych, dyrektorzy festiwali, jest mnóstwo gości, których zapraszamy. Tak naprawdę wiemy, że wszyscy się tam zapewne nie zmieścimy, więc nie ukrywamy, że może to otwarcie będzie podzielone na 2 tury. Tutaj jesteśmy teraz właśnie w strefie tematycznej poświęconej wielkopolskim rytmom młodych. Tutaj między jednym a drugim filarem drewnianym będzie piękna ściana ze szkła i będą w nim, w tej ścianie będą eksponaty, które będzie można podziwiać. Między innymi kameleony, które udało nam się w muzeum zdobyć. Będą to też dyplomy i różne inne artefakty związane tutaj z tą historią. Także tak naprawdę tego jeszcze wszystkiego naocznie może nie widać. Każdy moduł, tak roboczo mówimy, moduł, a tak naprawdę sfera, będzie miał swój lightbox. To będą właśnie, tutaj jest miejsce na lightboxy, 14 tych modułów jest 14 lightboxów
I to będzie bardzo nowoczesne, multimedialne. Tutaj będziemy mieli taką podstawową ścieżkę zwiedzania. Przeczytamy sobie, o czym jest dany moduł, co będziemy mogli tutaj obejrzeć w tej strefie, a także będzie można bardziej popłynąć, czyli zobaczyć różne zdjęcia, artykuły prasowe. Także będzie to takie nowoczesne, tabletowe, można tak powiedzieć, urządzenie. I tutaj mamy historyczny fragment kładki jarocińskiej. Jakby remont w zeszłym roku, w tym roku trwał remont dworca PKP w Jarocinie, to pan dyrektor zauważył, że ta kładka jest właśnie demontowana. Udało w ostatniej chwili, wpadł na taki pomysł, że fajnie, gdyby ten fragment się tutaj znalazł, udało nam się uratować. Co prawda ta jedna część z drugiej strony będzie odbicie lustrzane, ponieważ waży to mnóstwo, a nośność budynku nie pozwala na to, żeby takie dwa elementy tutaj powstały, więc wymyślili tutaj nasi projektanci, że będzie można się przejść dawną kładką jarocińską, będzie lustrzane odbicie, także będzie to wrażenie. Na pewno z czasem pojawią się tu jakieś napisy, jak to w dawnych czasach bez komórek i telefonów ludzie w ten sposób się też komunikowali. Tu jest dla nas bardzo ważna strefa, bo ona będzie tak naprawdę ruchliwa. To jest art rock, czyli sztuka rocka. Początkowo ta strefa miała mieć powierzchnię o połowę mniejszą, ale wraz z kuratorami, z projektantami kilka miesięcy temu stwierdziliśmy, że warto byłoby jednak tę strefę powiększyć, bo chcemy tutaj mieć małą galerię. Chcemy tu prezentować przede wszystkim dzieła twórców związanych z muzyką rockową, którzy tworzą różne dzieła artystyczne, malarskie, graficzne i tak dalej. Między innymi mam tu na myśli, o właśnie, na otwarcie Spichlerza szukujemy tutaj wernisaż obrazów właśnie malarskich Tomasza Budzyńskiego.